Życie płata nam czasami głupie figle, jak powiedział sentencjonalnie pan Stefan tego dnia, kiedy makaron, odzyskawszy sporo radosnego wigoru i niemal młodzieńczych sił, wytarzał się w jakimś łajnie celem odzyskania dawnego przepięknego zapachu i trzeba było go znowu kąpać w wannie, co z kolei wywołało w psisku znanej już Marii ataki niepohamowanej rozpaczy. Niewątpliwie głupim figlem losu było polecenie, jakie od swego pracodawcy otrzymał Paweł następnego dnia po pierwszym spotkaniu z Marią. Zaklął w duchu dość szpetnie, zadzwonił do niej, by odwołać umówiony spacer nad Odrą, spakował manatki i pojechał do Bilbao, w Hiszpanii. Tam w stoczni czekał na przedstawicieli armatora statek o wdzięcznej, romantycznej i botanicznej nazwie Lily of the Valley, czyli konwalia. Świeżutko zbudowany i pełen usterek, które należało odszukać i usunąć. Miał się tym zająć zupełnie ktoś inny, jednak podczas gdy załoga Pawła urlopowała sobie spokojnie, ich stokrotka padła na posterunku pracy z powodu uszkodzenia wału śrubowego i wylądowała w suchym doku. Armator podjął tyleż męską, co nieoczekiwaną decyzję o przeniesieniu załogi w całości na nowo zbudowaną jednostkę. Paweł i jego szef udali się do Bilbao. Spacer z mareszką odsunął się na odległość przynajmniej kilku tygodni. Trochę jej było żal, ale w sumie nie przejęła się tym specjalnie. Dopóki nikt nią nie rzucał o korumienkę, była, jak wiemy, bardzo cierpliwą osobą. Sasza zadzwonił raz. Upewnił się, że Maria ma jego adres elektroniczny, więc może mu wysłać tłumaczenie koni i pogrążył się w niebycie. Być może temperamentna Hanka mogłaby o tym coś powiedzieć, a może po prostu leczył, strzaskaną goleń i cierpiał w milczeniu. Maria pracowała spokojnie u pana Stefana, bardzo sobie chwaląc tę pracę, nader często przerywaną balkonowymi kawkami i posiedzeniami przy poobiednich deserach. Pan Stefan lubił rozmawiać ze swoją gosposią, nigdy nawet w myślach nie nazwał jej służącą, że już nie wspomnimy o kuchcie garkotłuku czy miotle wyścigowej, którym to wdzięcznym mianem obdarzyła ją kiedyś panna Ksenia Pultokówna. Z wielką przyjemnością twierdząc, że wiedzy nigdy dość, zgłębiał tajemnice sztuki translatorskiej, nie tylko na przykładzie owych koni, które poruszyły go do głębi, ale i innych wierszy, które mu Maria przyniosła i które szczegółowo omówili. Miało o niej coraz lepsze zdanie i z przyjemnością stwierdzał, że sam cieszy się coraz większą jej sympatią. Któregoś dnia zastała go przy pisaniu listu. A co pana tak wcześnie zerwało? Spytała, kiedy odbierał od niej zakupy i stawiał na stole w kuchni. Robótki przed śniadaniem to niezdrowo. A tak mnie jakoś dzisiaj wcześniej wyrwało z łóżka, bo wczoraj dostałem pocztę i nie przeczytałem, bośmy się zagadali. To dzisiaj rano się do tego wziąłem. I okazało się, że przysłali mi wiadomość ze Stowarzyszenia Karta, że jestem u nich zarejestrowany jako jeniec wojenny z obozu w Szepietówce. Podali adres archiwum wojennego w Moskwie, gdzie też powinienem być na liście jeńców. No to napisałem do Moskwy i teraz jestem ciekaw, czy odpiszą. U nich jeszcze wciąż mentalność bolszewicka podobno, chociaż ustrój im się zmienił. Tak mi napisał konsul generalny, nasz Zelwowa. Dla pani pewnie te wszystkie historie to bajki o czarnym ludzie, co? Nie da się ukryć, roześmiała się Maria. Kompletna abstrakcja nigdy nie miałam zacięcia historycznego. Ku rozpaczy mojego taty. Tata jest historykiem. Jak grzebie w mojej literaturze lot strony teoretycznej? A historia to jak cię mogę. Ale teraz, skoro już znam kogoś, kto w tym wszystkim uczestniczył na żywca, to może mi się jakaś klapka w mózgu otworzy. Zrobię śniadanie i opowie pan, gdzie pana przyłapali i za co. Przyłapali mnie na obronie Lwowa w 1939 roku, droga pani. Opowiadałem, jak byłem w korpusie kadetów? Tak, tylko wtedy opowiadał pan raczej o balangach do rana. A, balangi to już na studiach. Jako kadet byłem za młody na balangi. Kobiety wcale jeszcze nie były na rozkładzie i nie bardzo wiedziałem, po co one właściwie są poza obowiązkami domowymi. Coś, niecoś się słyszało, ale nic pewnego. Ale kiedy zaczęła się wojna, wziąłem udział w wojnie, właśnie w obronie lwowa. Była taka kompania kadecka z bronią. Jest o tym wzmianka w książce lwów 1939. Czytała pani? Nie, bo pani niehistoryczna. Dobrze. Liczyłem sobie wtedy 15 lat, ale to nie miało znaczenia dla oswobodzicieli. Grunt, że mieliśmy mundury na sobie, znaczy żołnierze. Oczywiście staraliśmy się uciec i dotarliśmy koleją do Nowa i tam nas zgarnęli kilku kadetów. Pani Maryszko, ja bym chętnie ten twarożek ze śmietaną i kawę dzisiaj też ze śmietanką. Maria postawiła na tacy talerzyki z różnymi spankołykami i zaniosła na balkon, który stał się już normalnym miejscem śniadaniowym, o ile tylko nie padało lub nie wiało zbyt mocno. Myślała o młodym kadecie, który walczył z bronią w ręku I porównywała go w myśli z młodym pultokiem Białą siłą, który w ciemnym parku skopał nieznajomego człowieka właściwie dla zabawy O ile to był młody pultok, skarciła siebie samą Może Kordian jest w tej sprawie niewinny jak dziecko Tak czy inaczej i on i kadet Buszkiewicz są w tym samym wieku Tylko zainteresowania inne Oczywiście w czasach kadeta Buszkiewicza byli i tacy jak Kordian Zawsze są Ciekawa, jak zachowałaby się biała siła, gdyby okoliczności postawiły go w takiej sytuacji jak kadeta B. Zgarnęli was i co? Zgarnęli i obiecali, że wszyscy pojadą do domów. Czekamy tylko na podstawienie pociągu. Tam na dworcu koczowało kilkuset żołnierzy pilnowanych przez sowieckich bojców. Wieczorem skład rzeczywiście podstawiono. Ruscy wszystkich nas wpakowali do wagonów cały czas, zapewniając, że będą rozwozić do domów. Jedynym pociągiem ludzi z całej Polski. Pojechaliśmy na stojąco, bo było strasznie ciasno. Całą noc, a rano otworzono wagony, a na budynku stacyjnym stoi napis szepietówka. Bał się pan? Tak sobie. Myśmy wtedy jeszcze wierzyli w konwencje genewskie i przyzwoite traktowanie jeńców wojennych. Ale nam się rzeczywiście nic złego nie stało. Zagnali nas do koszar świeżutko opuszczonych przez sowieckich żołnierzy którzy poszli wyzwalać spod knuta kapitalistów, bratnie narody, ukraiński i polski. Takich koszar to ja w życiu nie widziałem. Prymityw i nędza. Spaliśmy na słomie, a słoma była rozścielona wprost na podłodze betonowej w towarzystwie sowieckich wypasionych wszy, które zostały po ostatnich lokatorach. Jako umywalnia służyła nam studnia na placu apelowym i koryto drewniane. Jedna kuchnia, jeden kocioł, jedna chochla, którą wydawano zupkę dla 1200 żołnierzy jeńców. Nawet smaczna była, chociaż licha. Okazałym budynkiem w tym całym bałaganie był sraczyk, za przeproszeniem pani, zbiorowy, wieloosobowy, bez żadnych przedziałków. Służył nam jako miejsce spotkań i forum dyskusyjne. To właściwie średni temat śniadaniowy. Ja nie jestem obrzydliwa, oświadczyła Maria. Długo tam byliście? Uciekliśmy po miesiącu przy pomocy naszych lekarzy oficerów, a oni wszyscy zostali wymordowani w Katyniu. Mój Boże. No właśnie. Mój Boże. Ale z drugiej strony to było przeszło, człowiek pamięta tylko wesołe strony tej przygody. Nienawidzę wojny, powiedziała Maria w zamyśleniu. Gdybym miała syna i miałabym go na przykład posłać do powstania, czyli na pewną śmierć, bo nasze powstania były raczej beznadziejne, zrobiłabym wszystko, żeby nie poszedł. Te obrazki Grodgera, te wszystkie matki Polki i żony Polki i narzeczone Polki, co to zakładają facetowi Ryngraf z Matką Boską i żegnają bez protestu kandydata na niżywego bohatera, dla mnie to wbrew naturze. Może dlatego, że my kobiety na ogół chronimy życie, chociaż teraz i to się zmienia. Wie pan, dla mnie świat się przewrócił. Jak w tej szkole w Biesłanie kobiety zabijały dzieci. Kobiety! One powinny być matkami, dawać życie, a nie zabijać dzieci. Mam wrażenie, że od tamtego dnia już nic na świecie nie jest takie, jak było. Kurczę, przecież życie jest tylko jedno. I jakie mamy prawo odbierać je innym? Były kadet lwowski i akowiec słuchał uważnie, powoli kiwając krótko ostrzyżoną siwą głową. Uśmiechnął się do swojej rozmówczyni i uśmiechnęły się też jego oczy. Myśmy wtedy tak nie myśleli. Byliśmy młodzi, tak się ułożyło i już. Proszę mnie zrozumieć, ja nie mogę całe życie opłakiwać tych moich kolegów, którzy zginęli, bo bym nie miał energii na własne życie. A co pan później robił, jak pan zwiał z tej szepietówki? Jeszcze do czterdziestego pierwszego roku siedziałem w sowieckim raju, to tu, to tam. Ale z tego okresu pamiętam głównie to, że byłem stale głodny i to uczucie jakoś przesłaniało wszystkie zdarzenia. A potem przedostałem się tu do Polski i oczywiście wylądowałem w AK. Tu starszy pan przymrużył oczy i zaczął chichotać. Maria spojrzała na niego pytająco. Wie pani, że po wojnie wybierałem się studiować w szkole morskiej w Gdyni, bo mi się strasznie podobał dar pomorza i koniecznie chciałem na nim pływać, ale mnie pogonili właśnie za groźną dla kraju służbę w AK no i pochodzenie miałem fatalne. Bezet? Bezet jak cholera. A z tego AK. To muszę pani powiedzieć, że najbardziej wbiły mi się w pamięć nie walki i te rzeczy, bohaterstwo, tralalala, tylko parę takich drobiazgów, na przykład jedno śniadanko. To a propos naszego pysznego śniadanka w Puszczy Kozienickiej na kwaterze we wsi. Dostaliśmy z kolegami Micha jajecznicy, do tego kilka butelek bimbru, 70%, miód i śmietany do popicia. Co ja pani będę mówił? Wszyscy siedzieliśmy za stodołą zamiast maszerować na akcję. Chyba zjem jeszcze jedną bułeczkę z tym twarożkiem. Smacznego, ześmiała się Maria. A w ogóle walczyliście? Jasne, mieliśmy broń, amunicję, granaty, jak się trafiała okazja, tośmy tego wszystkiego używali. A może zresztą wezmę chlebek. Ten twarożek jest po prostu niebywały. Co to chlebka? Tam w tej puszczy kozienickiej, jak przychodziliśmy na odpoczynek do wsi, to dla bezpieczeństwa broń i amunicję chowaliśmy w stodole. Kiedyś uznaliśmy, że lepszym schowkiem będzie nieczynny piec chlebowy jako poręczniejszy. No i zostawiliśmy tam na noc trochę amunicji, na szczęście bez granatów. Wiem, co było dalej. Właśnie, gospodyni się wzruszyła, że obrońcy ojczyzny przyszli i postanowiła napiec dla nas chleba. Napaliła w piecu i wzięła się do zarabiania ciasta. Obudziła nas cholerna strzelanina. Przerażeni, że to Niemcy, powyskakiwaliśmy przez okno, ale nikogo nie było. Tylko babina darła się w niebogłosy, że się piec rozleciał i coś ich strasznie w piecu strzelało. Musieliśmy zapłacić za odbudowę pieca, bo naprawiać nie było co. No i tak, odchodząc, dziękowaliśmy Bogu, że granaty zostawiliśmy przy sobie, bo inaczej chałupy też by nie było. Nie je już pani twarożku? To ja zjem resztę na deser. Na zdrowie. A ja wypiję jeszcze kawę. Starszy pan Szarmansko podał jej cukiernicę, zanim z uśmiechem dobrał się do twarożku. Śniadanie na trawie dobiegało końca. Odkurzając salon, kiedy pan Stefan wspólnie z makaronem rozłożyli się na kanapie przed telewizorem celem odbycia małego relaksiku, Maria myślała o czymś, co nie dawało jej spokoju. – Panie Stefanie, śpi pan? – spytała cichutko, ale starszy pan miał oczy otwarte. – Mogę o coś spytać? – Oczywiście. A ja mogę odpowiadać należąco. Niech pani tylko spojrzy na makarona. No nie mogę teraz wstać. Bardzo panią przepraszam nie zrobię mu tego. – istotnie pies leżał w dużej mierze na ukochanych pańskich nogach – z całą ufnością oparłszy pysk na jednym z ukochanych pańskich kolan. Nie można mu było tego zrobić. Usłyszał, że mówi się o nim, otworzył jedno oko i stęknął przerażająco, po czym na powrót zapadł w błogi sen. Koniuszek ogona poruszał mu się leciutko. – Panie Stefanie, zabił pan kogoś? – Prawdopodobnie tak – brzmiała spokojna odpowiedź – na pewno tak. A to nie są piękne dla mnie wspomnienia. Była wojna, a ja byłem żołnierzem. A kiedy wojna się skończyła, postarałem się o tym jak najszybciej zapomnieć. Mówiła pani o tym biesłanie i o matkach Polkach, ale ja jestem mężczyzną, w pewnych sytuacjach działam tak, jak działają mężczyźni, co nie znaczy, że wszystko mi się podoba. Usiadł jednak, co spowodowało wzmożone pojękiwanie niezadowolonego makarona, delikatnie usuniętego z jego kolan. Niech pani spróbuje na to spojrzeć inaczej, zaproponował. Niech pani sobie wyobrazi, że ma pani dwóch znajomych. Oni są w pani zakochani i pani też serduszko puka, tylko pani jeszcze nie wie dla którego. Jest wojna, i jeden pani znajomy skutecznie miga się od walki, a drugi mówi trudno, po czym idzie się bić i narażać życie w tak zwanej słusznej sprawie, znaczy za ojczyznę. A żaden nie jest pani synem, zaznaczmy to, Maryszko. Więc zrozumiałe uczucia matczyny nie wchodzą w grę. I teraz zakładając, że przed wojną do obu czuła pani te same umięte, to teraz którego pani wybierze? Panie Stefanie, to nie fair. Wykorzystuje pan, że wychowani jesteśmy na trylogii. Trudno, czyli nic to. Kto nie kocha pana Wołodyjowskiego? Niech pani zostawi trylogię. Niech pani wejrzy w siebie! śmiał się już otwarcie, bo wiedział, że jest górą w tej dyskusji. No i co pani tam widzi? Że ma pan słuszność, oczywiście, ale to jest okropne. Życie czasami jest okropne. A poza tym nie można żyć do tyłu, nie zatrzymać się w jednym miejscu i tak zamrzeć na zawsze, umysłowo przynajmniej. Dlatego ja nie lubię wspominać wojny. W sumie wolę moje budowy socjalizmu a najbardziej lubię dzień dzisiejszy. Dzisiaj jest zawsze. Zawsze jest dzisiaj mareszko śliczna dziewczyno, gdybyśmy stale myśleli o przeszłości i o brudach tego świata, to nie moglibyśmy na nim żyć. A ja lubię życie. Pani przecież też, bo inaczej nie uciekałaby pani od faceta, który nie chciał, żeby pani żyła po swojemu. Mam rację? Pewnie tak. W ostatniej chwili Maria powstrzymała się przed zapytaniem go, czy pozwolił własnej żonie żyć po swojemu. Byłaby to chyba zbyt wielka poufałość. Powróciła do odkurzania, lecz pan Stefan nie położył się z powrotem. Makaron wzdychając strasznie przysunął się i oparł łeb na jego kolanach, a on siedział, wyprostowany, rozmyślając. W telewizorze ktoś się pruł na tematy państwowo-twórcze, jednak został niecierpliwym gestem wyciszony. Już nigdy nie nazwę cię starszym panem, pomyślała Maria machając ścierką gdzie trzeba. Wychodziło jej z całej tej rozmowy, że tam gdzie przeszłość nie ma znaczenia, nie ma też znaczenia upływ czasu. Na kanapie z pilotem w dłoni i psią mordą na kolanach siedział młody mężczyzna, zawsze gotów, aby coś przeżyć. Mężczyzna, którego wybrałaby, gdyby naprawdę miała wybierać spośród tych hipotetycznych dwóch. Tego samego wieczoru, przeglądając pocztę, w której były zazwyczaj głównie reklamy banków, funduszy i anglojęzyczny spam, bardzo podejrzany, Maria znalazła dwa maile, które ją ucieszyły. Cześć uciekająca przyjaciółko, pisał Jacek Brudzyński. To ja, twój wierny pomocnik i były sąsiad. Ciekaw jestem, co u ciebie i jaki masz widok z okna. Bo ja ostatnio mam przed sobą górę. Rozwód formalnie mi się wciąż ślimaczy, ale faktycznie już nastąpił i wyprowadziłem się do Jeleniej Góry. Dostałem pracę w tutejszym szpitalu. Właściwie powinienem napisać, że mam przed sobą górę, bo z mojego okna na zabobrzu. Taki tutejszy ursynów, zachowując wszelkie proporcje, widzę całe karkonosze. Całe! Od początku do końca. To bardzo ładny widok. Zamierzam wszystkie wolne chwile spędzać właśnie na ich łonie. Czy góry mają łono? Przyroda ma, a one są wszak częścią przyrody. Może byś zmieniła pole działania na karkonosko-jeleniogórskie. Tu też ludzie mają bałagan i trzeba im posprzątać. Co do twojego Aleksa, to nie wiem, czy dzwoniłaś do niego, czy utrzymujecie kontakty bo on utrzymuje kontakty z niejaką Patty, nie wiem jak się nazywa, która mieszka u niego i jest piękna jak panienka z rozkładówki Playboya. To znaczy całkowicie zrobiona za pomocą przemysłu kosmetycznego. Jesteś od niej o wiele piękniejsza, o ile pamiętam. Maryś, napisz do mnie długi list, bo jestem tu samotnym misiem, to znaczy nie udało mi się poderwać jeszcze żadnej pielęgniarki. Nie wiesz, mi, napisałem tak, bo samo mi się narzucało. Nie podrywam pielęgniarek, ale chętnie postawiłbym obiad sprzątaczce. Czy co ty tam robisz za te marne pieniądze? Wpadnij do mnie, pójdziemy sobie w góry. Podobno w środku są jeszcze ładniejsze niż z wierzchu, ale nie miałem czasu sprawdzić. Jak przyjedziesz, wystawię sobie L4 na czas nieokreślony. Ściskam cię i ogólnie życzę szczęścia oraz, jako lekarz, zdrowia. Jacek. Paty nie wiadomo jaka. No tak, ona się tam gdzieś już pałętała po imprezie. Może już nadeszła pora, żeby zająć się własnym rozwodem na poważnie. Patiś, Mati. Nie żałujemy Aleksowi, niech sobie ma nawet całą drużynę Pati. Po tych kilku miesiącach Maria była już w stanie myśleć przytomnie o tych sprawach. Ciekawe, czy Pati już oberwała, czy ona nie z tych, co mają własne zdanie. No, bądźmy sprawiedliwi. Maria zaczęła mieć własne zdanie w czwartym roku małżeństwa i to pod koniec. Może biedna niemądra Pati tak samo kocha uroczego, czułego, namiętnego Aleksa, bla bla bla. O, jeszcze jeden list niespamowy. Droga Mareszko, wybacz, że zniknąłem tak nagle. To dlatego, że trzeba było odbierać ten statek. Może pamiętasz, wspominałem ci przez telefon lily of the Valley, konwalia, słodko. Będę się czuł bardzo romantycznie na pokładzie, pod warunkiem, że stocznia zamakona pod Bilbao usunie wszystkie usterki, które wykonała, a ja wtedy spokojnie będę co wieczór patrzył w niebo i liczył gwiazdy. Na razie z kolegą CE, Chief Engineer. Po naszemu pierwszy mechanik liczymy im babole. Za kilka dni będę miał wolne i albo wtedy przyjadę do Szczecina, albo pojadę do granitowego miasta. Trochę to zależy od ciebie. Jeżeli dasz się zaprosić na kolejną sałatkę do tej świątyni impresjonizmu kulinarnego, to biorę kurs na Szczecin. Jak to piszą w książkach dla młodzieży o życiu wilków morskich. Co to ja miałem być? albo Aborygentofil? Nieważne. I tak nie umiem śpiewać. Jacek zasługuje na długi porządny list ze sprawozdaniem, pomyślała sobie Maria i szybko odpisała Pawłowi. Nie aborygen Teofil, tylko maorys Teodor, teddy tahu. Bardzo się ucieszę, jeśli zaprosisz mnie na drugą sałatkę. Daj znać, kiedy będziesz. Co to jest granitowe miasto? Wysłała list i w tym samym momencie usłyszała głośne trzaśnięcie drzwiami. Zupełnie jakby uruchomiła je kliknięciem myszki. Lila miała temperament, owszem, ale nigdy nie waliła drzwiami tak potężnie. Może to nie ona? W przedpokoju, przed wysokim lustrem stała osoba jakby do pewnego stopnia znajoma. Elegancka, starsza dama z artystycznie ostrzyżoną czupryną w pięknym odcieniu srebrno-gołębiejsi wizny. Podobna do Lili, może jakaś siostra cioteczna przyjechała z wizytą? Zanim Maria zdążyła wystąpić z uprzejmym zapytaniem, osoba przemówiła głosem jak najbardziej Lilianny Bronikowskiej. Ja chyba oszalałam. Dramatycznym gestem rzuciła torebkę na kanapę i padła obok niej. Maryś, jak ja wyglądam? Proszę tylko bez ogródek. Bardzo elegancko, powiedziała dyplomatycznie Maria, która zaczynała się domyślać o co chodzi. Naprawdę elegancko, pięknie cię ostrzygli. Maryś, przestań doskonale wiesz o co mi chodzi: na ile lat. Co na ile? Na ile lat wyglądam? Zmieniona Lila poderwała się i znowu stanęła przed lustrem. Cholera jasna! W tej chwili zabrzmiał dzwonek do drzwi. Maria poszła otworzyć, podczas kiedy Lila, tyleż wściekła co zrozpaczona, zamarła przed zwierciadłem, jak ta królowa, która za wszelką cenę chce od niego uzyskać jedynie słuszną odpowiedź. Róża Chrzanowska i Noel Hart. Wkroczyli do mieszkania niby dwa promyczki, zadowoleni z życia i rozkosznie uchachani. Róża niosła paczuszkę ciastek, misternie zapakowaną i zawiązaną czerwonym sznureczkiem. Noel w jednej ręce trzymał flaszkę Tokaju Aszu, bardzo dobrego, w drugiej zaś wspaniały bukiet piwoni w odcieniu kardynalskiej purpury. Weszli i zamarli. – Czy coś się stało, Lilu? – spytała pani Róża z niepokojem. – Byłam u najlepszego fryzjera w tym mieście – odparła dramatycznie pani Lila. — Matko święta! — wystraszyła się Róża. — I co? — I dałam się przekonać, żeby mnie zrobił na siwo. Wrzasnęła jej przyjaciółka z nutą rozpaczy w głosie. — Powiedział, że będę się pięknie prezentować, że wszystkie starsze panie są zachwycone tym odcieniem, a ja mam takie gęste włosy. — I prezentujesz się pięknie, Lilu — powiedział Noel trochę niepewnie. — Nie denerwuj mnie, Noelu Hart — ryknęła w zniecierpliwieniu. — Te jego starsze panie powinny mi były dać do myślenia. Twoim zdaniem... Na ile lat ja wyglądam z tym siwym ubem. Noel podniósł oczy ku niebu i zmilczał. Nie zmilczała natomiast róża, prychnęła w garść, a potem roześmiała się jawnie. Na swoje wyglądasz, kochana, na swoje. W lile jakby piorun strzelił, ale z ciebie żmija! Zawołała, złapała torebkę i wyszła, trzaskając drzwiami. Przepraszam, westchnęła róża trochę bez sensu, łapiąc oddech. No nie mogłem się powstrzymać. Ja tam zawsze wyglądam na swoje, tyle że mnie to nie przeszkadza. Gdzie ona poszła, waszym zdaniem? Maria rozłożyła ręce, ale Noel miał pewne podejrzenia. Moim zdaniem poleciała do teatru, do swoich koleżanek. Zobaczycie. Za dwie godziny wróci i znowu będzie wyglądała na 60. albo na 55. Dajcie tego, tokaju muszę jakoś odreagować wstrząsy. Albo nie. Z tokajem poczekamy na Lilusie. Maryś, masz jakieś wino w domu? Dwie i pół godziny później, kiedy Róża i Noel bez mała szykowali się do wyjścia pozwolili się przedtem Marii ograć w Remika, drzwi po raz kolejny otwarły się z hukiem. Lila tym razem promieniała. Doskonale przez poprzedniego mistrza ostrzyżona głowa płonęła teraz soczystą miedzią, przetykaną tu i ówdzie starym złotem. Lila poszła na całość. Znowu miała dopuszczalne pięćdziesiąt pięć. No, pięćdziesiąt sześć. Można było otworzyć Tokaj. Pan Stefan siedział o poranku na balkonie z wiernym makaronem u stóp, z kawą, którą sam sobie zrobił, czekał na przyjście Marii i martwił się. Mijał miesiąc, odkąd do jego domu weszła nietypowa gosposia do wszystkiego, a zapowiadała przecież, że dłużej niż sześć tygodni nie zamierza u nikogo pracować, więc niebawem odejdzie. I co on wtedy zrobi? Martwił się też Gienkiem, który wyraźnie czuł się coraz gorzej. Nawet genialny doktor Grabski rozkładał ręce i mówił, że umie leczyć tylko choroby starości, leczyć się nie da. Wyglądało na to, że trzeba będzie się żegnać z przyjacielem. Alergen odchodził godnie, nie skarżąc się i nie narzekając na los. One tak mają, pomyślał pan Stefan. Koty. Bardzo dużo godności osobistej. Chciałbym kiedyś odejść jak kot. Powiedział dość ponuro przy śniadaniu, kiedy Maria stawiała przed nim talerzyk optymistycznej jajecznicy z drobno posiekanym szczypiorkiem. Ale nie wiem, czy mi się to uda. W każdym razie będę się starał. Dlaczego pan mówi o odchodzeniu, kiedy mamy taki śliczny dzień? myślałem o Gienku. Dzisiaj już się prawie nie ruszał. Nienawidzę tego. Nie wyjaśnił, czego właściwie nienawidzi, i zabrał się do jajecznicy i szczypiorku. Maria nie nalegała na dodatkowe wyjaśnienia. Ale rozmowa jakoś im się nie kleiła tego poranka. W południe, kiedy pan Stefan był na spacerze z radośnie makaronem, wielka pociecha w obliczu stanu biednego alergenka, zatelefonował ojciec Marii. Tak, dzwonię, Maryszko, kontrolnie. Trochę się o ciebie martwimy z mamą. Rodzice są po to, żeby się martwili, roześmiała się córka. U mnie wszystko w porządku, tato, nic się nie bój. Zapuszczam korzenie w Szczecinie. Da się tu żyć. Wiesz, tak naprawdę, to mama chciała z tobą porozmawiać. Oddaję słuchawkę. Halo, halo? odezwał się natychmiast głos matki. Marysia? Jestem, mamusi, u mnie wszystko gra i bucy. Nie musicie się martwić. Chciałam cię spytać, czy uregulowałaś jakoś swoje sprawy domowe? Przecież tak nie można traktować człowieka. Dzwonił do mnie, wiesz? I skarżył się na ciebie. Kto się skarżył, Alex? No tak. Zostawiłaś go bez słowa pożegnania, on został taki zawieszony w powietrzu, nie wie co dalej robić, na co może liczyć z twojej strony. A to biedaczek, spokojnie, mamo, ja już dojrzewam do złożenia pozwu rozwodowego. Aluś będzie miał wszystko załatwione. Maryś. A nie myślałaś o tym, żeby się z nim pogodzić? Mówił mi, że czuje się bardzo samotnie w tym wielkim mieszkaniu, jak przychodzi z pracy wieczorem, nie ma do kogo ust otworzyć. Może źle go oceniłaś. Na pewno źle go oceniłaś, córko. To dobry człowiek, tylko zagubiony. Mamo, następnym razem jak do ciebie zadzwoni, spytaj go, czy na pewno nie wystarcza mu towarzystwo panny Patrycji, nie wiem jak się nazywa. I błagam, nie namawiaj mnie, żebym do niego wróciła. Przecież już nawet tata się poddał. W telefonie na moment zapadła cisza, a potem matka wybuchnęła: ja bym się może i nie czepiała Marysiu ale przecież ty nawet pracy porządnej nie masz ty sobie nie radzisz bez niego od co taka jest prawda i nie masz co się oszukiwać on ci to powiedział że sobie nie radzę przecież radzę jak najbardziej pracuję i zarabiam na siebie od nikogo nie jestem zależna to całkiem przyjemny stan ale co to za praca ludziom po domach sprzątać obiady gotować to już lepiej byś za granicę wyjechała żeby tam sprzątać i gotować Oj, mamuś, a jak Dorota wyjeżdżała, to ją prawie wyklełaś. Ona tam nie jechała pracować, tylko zrobiła mi na złość z tym swoim mężem. Ale tak, wolałabym, żebyś sprzątała za granicą, to przynajmniej nie jest wstyd. Za granicą nie wstyd, a tu tak? Tutaj też nie wstyd, mamuś, praca to praca. Słuchaj, ja właśnie jestem w pracy i nie mogę tyle gadać. Zabraniają ci? Traktują jak pomiotło? Nie pozwoliłabym na to, mamuś. Ale nic z tych rzeczy. Mnie po prostu nie wypada w pracy tak długo rozmawiać. Zadzwonię wieczorem, chcesz? Pogadamy spokojnie. Nie chcę, powiedziała z goryczą matka. Czemu mnie Bóg pokarał takimi córkami, to nie wiem. Pa, mamuś. Ucałuj tatę na razie. No proszę. Biedny Aluś. Sierotka. Maria przysiadła na balkonowym foteliku i zapatrzyła się na port. Facet, którego kiedyś bardzo porządnie kochała. Facet, który już jest bezapelacyjnie przeszłością Mariusz Trachocińska, czy naprawdę nie kochasz już swojego męża? Ano, nie. A zatem chyba rzeczywiście najwyższy czas zacząć porządkować życiorys. Podniosła się i poszła sprzątać sypialnię pana domu. Czas na zmianę pościeli zważywszy, że oba ulubione zwierzaczki mają zwyczaj towarzyszenia panów odpoczynku. Teraz też. Na samym środku kołdry leżał zwinięty w kłębek alergen i spał w najlepsze. Trzeba będzie mu przerwać ten słodki sen. Maria stanęła przy łóżku i przyjrzała się kotu. Dotknęła ostrożnie pasiastego futerka. Serce jej się ścisnęło. Tego snu nie da się przerwać. Z przyczyn niezrozumiałych dla siebie samej, bo kto tak płacze po cudzym kocie, Maria nie mogła powstrzymać się od łez. Stała nad alergenem, a one same leciały jej po policzkach. Zakryła twarz rękami i rozszlochała się na dobre. Niech pani już nie płacze, nie trzeba. Chlebodawca, który wrócił właśnie ze spaceru, ujął ją za ramiona, odwrócił od łóżka i przytulił. Jeszcze przez jakiś czas nie mogła się uspokoić, a on nic nie mówił. Stał wyprostowany, wdychając zapach jej włosów i pozwalając, aby czarne łzy spływały na jego jasnobrązową zamszową kurtkę. Uspokoiła się wreszcie i zobaczyła rozmiar ruiny, którą spowodowała. – Boże, zniszczyłam panu kurtkę, przepraszam najmocniej. Proszę mi ją dać, spróbuję wszystko odczyścić. Wypuścił ją z objęć, jakby z pewnym żalem. – Niech się pani nie przejmuje kurtką. – Może się uda, – zdjął kurtkę, a ona pobiegła z nią do łazienki. Efekty jej starań okazały się raczej marne. Wróciła do sypialni i zastała pana Stefana siedzącego na łóżku. Na jej widok podniósł się i uśmiechnął niewesoło. Przepraszam pana za ten atak histerii i za kurtkę. Wymaga niestety pralni chemicznej. Wezmę, jak będę wracać do domu. A co zrobimy z Gienkiem? Zawiozę go gdzieś do lasu i pochowam. Wiem, że to nielegalne, ale mam to w nosie. Według przepisów, powinienem go oddać do utylizacji. Wyobraża to pani sobie? oddać przyjaciela do utylizacji? Widziałam w szafie taki karton od butów duży, powinien się nadać. Poszukam mu jakiegoś kocyka na drogę. Po kilku minutach gienek był owinięty w ciepłą chustę, pozostawioną na dnie szafy przez panią domu i ułożony w pudle od damskich kozaczków. Pan Stefan wyciągnął ze schowka saperkę, którą woził każdej zimy w bagażniku. Mruknął coś niewyraźnie, wziął pudło i wyszedł. Nie było go do osiemnastej, ale Maria nie pojechała do domu. Czekała na niego z obiadem, a kiedy wrócił znękany i smutny, zmusiła go do zjedzenia talerza gorącej zupy. – Nie powinniśmy przesadzać z tym żalem – odpowiedział ponuro, chyba nie bardzo wierząc we własne słowa. – Obiektywnie biorąc, Genio miał dobre życie i jak na kota żył długo. – Gdzie go pan pochował? Pod potem u jednego zaprzyjaźnionego leśniczego w Puszczy W Krzańskiej. Czasem tam bywam, więc będę go odwiedzał. Nienawidzę tego. Odwiedzania? Nie zrozumiała do końca. Śmierci. Wie pani, co jest największą zmorą starości? Śmierć. Ale nie, nie własna. Nie. Śmierć bliskich i przyjaciół. Kiedyś próbowałem policzyć tych moich wszystkich, których kochałem i którzy mi poumierali. Weszło około trzydziestu osób. Wyciągnąłem wnioski i ostatnio zaprzyjaźniam się tylko z dużo młodszymi od siebie, żeby mieć gwarancję, że mnie nie odumrą. Jak dobrze, że pani jest taka młoda. Maryś, Maryś, mam dla ciebie dwie oferty. Pani Lila wpadła do domu jak burza i z impetem cisnęła torebką o kanapę. Chyba ci się przydadzą, bo coś mi się wydaje, że nie miałaś żadnych nowych. W każdym razie nie mówiłaś. Spotkałam całkiem przypadkiem kolegę mojego nieboszczyka tatusia. To bardzo wybitny lekarz, ginekolog i rodzina ma całą w zawodzie. Synowie dwaj i córka mają taką ogromną willę dwurodzinną na pogodnie. A właściwie trzyrodzinną, bo mieszkają tam dwaj synowie z żonami. I dziećmi, a rodzice też w takiej przybudówce, dosyć wypasionej. No i spotkaliśmy się po prostu na ulicy. Oglądałam wystawę w księgarni, i ktoś przy mnie stanął, też oglądał. Podnieśliśmy głowę i okazało się, że to on. On był właśnie umówiony z żoną w kastellarii na lodach. Zaprosił mnie też, no i pogadaliśmy sobie. Powiedziałam im, że mam taką znajomą, gospodynię idealną, haha. I ta jego żona, jak zwykle przytomniejsza od męża, przypomniała sobie, że obie synowe ostatnio narzekały, że już sobie nie radzą z domem i mówiły, że muszą jakąś panią zatrudnić, tylko przecież nie wezmą kobiety z ulicy, muszą mieć kogoś zaufanego. Rozmawiała z nimi przez telefon przy mnie i one są zainteresowane. Twojej ceny się nie boją, tylko mają nadzieję, że będziesz pracowała u nich jednocześnie, to znaczy jeden dzień u jednej, drugi u drugiej, bo to są w gruncie rzeczy dwa mieszkania. No, reszta należy do ciebie. Wygłosiwszy to przemówienie, pani Lila padła na kanapę obok torebki. Bardzo ci dziękuję, Lilu, powiedziała Maria trochę niepewnie. Rzeczywiście nie miałam planów, a zostały mi jeszcze dwa tygodnie u pana Stefana. Jakoś nie myślałam, co dalej. Trudno jej było się przyznać nawet samej przed sobą, że wcale nie ma ochoty na żadną zmianę pracy. W końcu jednak, jako osoba generalnie prawdomówna, skapitulowała. Wieszilu tak się zastanawiałam, że właściwie to tylko krowy nie zmieniają poglądów, a teraz jest mi bardzo dobrze i mam o wiele mniej roboty, bo sama rozumiesz, co innego cały dom na głowie, a co innego jeden samotny pan. Nie powiedziała starszy pan. Nie myślała już tak o swoim chlebodawcy. Nie mogłaby go teraz zostawić tak zaraz po śmierci biednego alergena. Lila spojrzała na nią bystrym oczkiem. Maria powiedziała ostatnie zdanie podejrzanie miękko. Gdyby ten jej cały chlebodawca nie był takim starym grzybem, ilon ma. No w każdym razie jest po osiemdziesiątce, no więc gdyby nie to, podejrzewałaby swoją młodą przyjaciółkę, że się w nim podkochuje. Czemu pani taka zamyślona, mareszko? Że zapytam oryginalnie. Pan Stefan siedział w głębokim fotelu z książką w ręce i makaronem oplatającym mu nogi. Baset spał i chrapał w niebogłosy, a od czasu do czasu wzdychał przeraźliwie, budził się na moment i znowu zasypiał. Jego pan raczej trzymał książkę w dłoni niż ją czytał. Obserwował Marię krzątającą się w milczeniu po obszernym salonie. Pan czyta, ja pracuję. Poza tym myślał o czymś intensywnie. No właśnie o to pytałem. A jeśli nie chce pani mówić, to nie Niech pani dalej lata z tą miotą, a ja zrobię kawy Albo herbaty Na co pani ma ochotę? Powinna pani sobie zaordynować małą przerwę BHP tego wymaga Maria bez słowa skinęła głową Niezadowolone mamrotanie makarona świadczyło o tym, że pan bezceremonialnie pozbawił go podpórki po drodze z panem Pyskiem Bardzo dziękuję Dobra kawka nawet miałam ochotę, ale byłam w szale pracy. Przepraszam, że dzisiaj tak burcze. Doszłam do wniosku, że najwyższy czas wszcząć kroki rozwodowe. Tak to się chyba nazywa, nie? Tak mi się zdaje, chociaż ja się nie rozwodziłem. A mojej żonie już chyba nie będzie się chciało z tym wygłupiać. No to potrzebuje pani adwokata Mareszko. No właśnie, nie zna pan jakiegoś? Znam nawet kilku, ale po namyśle żadnemu z nich bym pani nie powierzył. Może ta przyjaciółka, o której pani mieszka? Albo jej przyjaciele na pewno mają kogoś godnego zaufania. Opowiadała mi pani o tej dyrektorce szkoły. Ona nie ma przypadkiem męża notariusza? Notariusz musi mieć koleżków adwokatów, cudów nie ma. Chyba są, mruknęła Maria. Jakim cudem sama tego nie skojarzyłam? Zbyt intensywnie pani o tym myślała. To co? Problem z głowy? Bo mnie też dręczy jedno pytanie, które chciałbym pani zadać. Maria podniosła głowę z nad filiżanki. Pan Stefan wpatrywał się w nią intensywnie jasnymi oczami w otoczce zmarszczek. Takie zmarszczki ma się nie tylko od starości, pomyślała. Od śmiechu też. On ma przede wszystkim od śmiechu. Niech pan pyta, czy naprawdę chce mnie pani rzucić za dwa tygodnie? Takie przyjęłam zasady. Ma pani już kandydatów na szczęśliwych chlebodawców? Mam. I jej obecny chlebodawca zacisnął usta i nie powiedział już nic. W tej chwili, zupełnie jak pani Lila, kiedy oddała się w ręce nieodpowiedniego fryzjera, wyglądał na swoje lata. Marii wydało się to trudne do zniesienia. Do diabła z medyczną familią na pewno znajdą sobie inną świetną gospodynię. Może nie tak świetną, jak ona, tralala. Sprawdziła się już i wie, że jest świetna, ale prawie. Panie Stefanie, czy pańskie pytania oznaczają, że chciałby mnie pan zatrzymać na dłużej? Lata jakby zaczęły się cofać. A co niby do diabła miałyby oznaczać? Prawdę mówiąc, myślałam, czy by nie zmienić chwilami zasad. Podobno tylko krowy nie zmieniają poglądów. Lata poszły sobie precz. No to chyba już pani wie, jaką metodą przyprawić mnie o zawał. Mareszko, nie wyobrażam sobie, że mogłaby pani zostawić mnie na pastwę losu z mopem i żelazkiem do prasowania na pociechę. Jestem tylko starym, egoistycznym piernikiem, ale. Chyba się w pani zakochałem. Niech się pani nie boi, platonicznie, ja już tylko platonicznie. Podobno dzisiaj medycyna czyni cuda. <grym> Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Pan Stefan śmiał się serdecznie i, ku oburzeniu makarona, znowu wstał z miejsca, a już się psisko zdążyło zainstalować na jego stopach. Rozumiem, ja też nie wytrzymuję, kiedy ktoś się podkłada. Maryszko, czy ja mogę już spać spokojnie? Czy ja mogę panią uściskać? Uściskał ją rzeczy samej, omal nie wylewając jej kawy przy tej okazji. Nie protestowała. Przeciwnie, sprawiło jej to przyjemność. Pachniał tym swoim pakorabane pórą i chyba był bardzo wzruszony, bo lekko drżało. To jakieś wariactwo myślała o tej sytuacji jadąc po pracy do domu. Facet skończył 82 lata. Ona się do niego przytula z własnej nieprzymuszonej woli i to wcale nie jak do tatusia, albo kurczę dziadka i ma z tego przyjemność. Przytula się do mężczyzny, nie do żadnego dziadka. Zadzwoniła jej komórka. Tak? To ja, Mareszko Paweł Marinero. Jestem w Szczecinie u Saszy. Możesz rozmawiać? Średnio, bo jadę. Zadzwonić później, czy może się spotkamy. Teraz? Dobrze, jadę do Wincenta. Cześć. Podrabiany Maorys czekał w patio restauracji. Miał dla niej czerwoną różę. Widziała dziewczynkę z koszem, takich, kiedy szukała miejsca do zaparkowania. Trwało to długo chwilę, bo tkacka była zapchana do granic możliwości. Udało jej się jakoś i teraz siedzieli w kącie, naprzeciw siebie, przyglądając się sobie z uwagą. Jesteś jeszcze ładniejsza niż cię zapamiętałem. Strzelił okropnym banałem Paweł Marinero, prezentując uśmiech z udziałem dołeczków w męskich policzkach. Wciąż rozśmieszały one Marię jako element dziwnie wyglądający w jego pociągłej twarzy. A ty nadal wyglądasz jak Teddy Tahu. Szkoda, że nie śpiewasz tak jak on. Nie szkoda, bo siedziałbym teraz w Laskali, a wolę tutaj. Co u ciebie słychać? Nic, pracuję. A jak twój statek? Konwalika? Poprawiają ją bracia Hiszpanie. Mają co robić, bo nastrzelali całkiem sporo baboli. Ale generalnie w porządku. Większy niż Daisy i bardziej nowoczesny. Moi szefowie będą mnie jeszcze bardziej lubić, bo cały wypchany elektroniką. Ogólnie mam się czym bawić. A szczególnie? Chcesz parę szczegółów, proszę bardzo. Paweł śmiał się, a Maria pomyślała, że sympatyczny jest facet, który śmieje się całą twarzą. Posłuchaj uważnie, mamy na statku napęd zwany wkrótce diesel-elektrykiem. Polega to na tym, że cztery elektrownie produkują około 3 MW prądu zmiennego przy maksymalnym poborze. Prąd kablami transportowany jest do konwertera, gdzie ma zmienną charakterystykę napięcia i częstości, co daje z kolei możliwość regulacji prędkością obrotową i mocą elektrycznego motoru asynchronicznego klatkowego. Ten silnik napędza zespół śrub okrętowych na obrotowej i kątowej przekładni zwanej od firmy niemieckim szotelem. Taki obracający się zespół jest jednocześnie sterem i napędem. Sama rozumiesz, że to wymaga dużej ilości automatyki i elektroniki. Rozumiem. Teraz ona śmiała się serdecznie oczywiście nie rozumiała prawie nic. Poszczególne słowa i to nie wszystkie. Już mi nie musisz opowiadać o szczegółach, tylko powiedz, czy to też ratownicza jednostka, tak jak Daisy? Nawet więcej. Nasza Lily of the Valley jest multirolem, czyli łączy supliera... Dostawczy? Tak, z ERRV. Pamiętasz? Emergency. Ratunkowy. Mamy Dothercrafta, czyli dużą, ukrytą łódź patrolową i możemy obsługiwać dwie wieże jednocześnie. A duże to to? 60 metrów. Kawał statku, moja droga. Jestem z ciebie dumna. Nie śmiej się, naprawdę, nigdy nie znałam kogoś takiego jak ty. W ogóle nie wiedziałam, że istnieją takie statki, chociaż na logikę coś powinno te wieże wiertnicze obsługiwać. W filmach na ogół latają helikoptery. Też się przydają. A co u ciebie? Przetłumaczyłaś ostatnio jakieś piękne teksty do zaśpiewania? Sasza nie zgłaszał zapotrzebowania. Czemu się śmiejesz? Biedny Sasza jest w rozpaczy i w dodatku nie wie, gdzie oczy podziać. Nie oglądałaś jego strony ostatnio? No jakoś nie ruszałam internetu. Nie miałam nastroju do komputera. To może nie oglądaj. No coś ty pierwsze, co zrobię w domu, to zajrzę. A co tam jest? Czemu się śmiejesz? Pytam grzecznie. Bo widzisz, on lubi mieć uporządkowane życie, a w tym życiu najbardziej mu bałaganiła Hanka. Sasza jest w gruncie rzeczy normalnym facetem, ale Hania umyśliła sobie, że on jest szalony artysta i że te wszystkie twórcze niepokoje nie mają nic lepszego do roboty, tylko go szarpią i szarpią. Jego nic nie szarpało. Kiedyś mi mówił, że na scenie duszę i serce może z siebie wydrzeć, a w domu życzy sobie mieć spokój i ciszę. Ty mu się podobasz, bo masz taką łagodną urodę i na jej podstawie on uważa, że charakter też możesz mieć łagodny. Tak mówił i wzdychał. Nie śmiej się, tylko opowiadaj. Hanka słyszała te brednie o mnie? Nie wykluczam, ale to było jeszcze zanim się do niego dobrała na serio, bo jak już się sprowadziła na panieńską, to pewnie nie ryzykował takich tekstów. Sprowadziła się do niego? I mieszka? No, już nie mieszka. Cały w tym ambaras. Saszka wytrzymał z nią tydzień i poprosił, żeby wróciła do mamusi. To był akurat pod moją nieobecność, ale wszystko mi ładnie zeznał. Zrobiła mu z domu cyrk i rewie na lodzie. <grychy> Życzyła sobie nieustannych dowodów adoracji oraz permanentnych wzlotów twórczych. A jak Saszy się nie chciało ich dostarczać, wpadła w czarną rozpacz i wykrzykiwała przekleństwa z okna na ulicę. Przestań! <grychy> Naprawdę. No to faktycznie mógł się zniecierpliwić. I co? Wymówił jej chatę z opierunkiem? Grzecznie i łagodnie, tak przynajmniej twierdzi. Starał się ją przekonać, że nie są dla siebie stworzeni, ale ona miała inne zdanie. Wyrzuciła mu gitarę przez to okno na panieńską. Jego samego chciała zepchnąć ze schodów, ale się przytrzymał poręczy o mamusiu. A potem już u siebie w domu siadła do komputera. Weszła na jego stronę i w księdze gości opisała z detalami swoje współżycie z tym impotentem twórczym i seksualnym, włącznie z rozmiarami jego instrumentu osobistego, jak rozumiem, drastycznie zaniżonymi. Napisała też, że ją wykorzystał, poniżył i porzucił. Boże. A on to prędko zauważył? Dopiero po kilku dniach. On nie ogląda codziennie swojej strony, więc jak już zajrzał, to przeczytał całą dyskusję wielbicielek. Skasował to wszystko, oczywiście. Tak, ale teraz co chwila dostaje jakieś listy z zapytaniami, jak mógł to zrobić kochającej osobie oraz ile centymetrów ma jego fiód. U, no to wpadł strasznie, żalbi go. Musi przeczekać, a ależ on ma pecha ostatnio. Ano, ma. A wiesz, że to on prosił, żebym ci to wszystko opowiedział? Uznał, że sam nie może, bo spaliłby się ze wstydu, ale uważa, że powinnaś wiedzieć, co to za ziół kochanka, żeby w razie czego się pilnować. – Będę cyniczna, ale tak mi się coś wydaje, że ona nie ciągnie za sobą przeszłości. Raczej znajdzie sobie nową ofiarę. – To ty masz powody do obaw, nie ja. Paweł skrzywił się i odpukał w blat drewnianego stolika. Nie mówił tego Maria, ale przed swoim wyjazdem do Bilbao przeprowadził z Saszą rozmowę zasadniczą, w której wyłuszczył mu delikatnie, co sądzi o jego ognistej flamie. Sasza zbagatelizował sprawę, a trzeba było wierzyć w intuicję przyjaciela. Maria zażądała teraz opowieści z mórz północnych i z życia statków offshore'owych. Jej rozmówca więc z błyskiem wokół zagłębił się w falach wielkich jak domy, sztormach przekraczających skalę Beauforta, wypadnięciach za burtę, statkach ratowniczych, suplierach, łodziach FRC i DRC, ich napędach w międzynarodowych załogach offshore'ów, kompaniach wrun Offshore, North Star Offshore, Ocean Main Ports i innych jeszcze sprawach, których same nazwy przenosiły zasłuchaną kobietę w świat zupełnie jej nieznany, a przez to egzotyczny i pociągający. Maria, która cztery lata spędziła przy mężu jako wzorowa żona i gospodyni, wijąca luksusowe gniazdko dla dwojga, poczuła niespodziewanie zew przygody, ryzyka, zimnego północnego wiatru, mórz i oceanów jednym słowem. Zapewne odezwały się geny po kaszubskim dziadku rybaku. Wiesz co? Powiedziała impulsywnie. Kiedy tak mi o tym wszystkim opowiadasz, czuję się, jakbym z powrotem miała 13 lat i czytała Londona, Karłuda, Konrada, Centkiewiczów i całą resztę. Czytałaś Konrada jako trzynastolatka? Nie wszystko rozumiałam, ale czytałam. Odkąd nauczyłam się czytać moimi książętami z bajki byli Nansen, Amundsen, Scott Perry, a dziadek mi jeszcze podrzucał jakieś rosyjskie książki, nie pamiętam czyje, o polarnikach, czeluskinie, dzielnych lotnikach polarnych. Potem dopiero jakoś się przeorientowałam na poezję i moją komparatystykę. A teraz dzięki tobie tamto wraca. To dobrze czy źle. Myślę, że bardzo dobrze. Trzeba za czymś tęsknić w życiu. Rzucisz od kurza czy pojedziesz na daleką północ. Raczej nie, ja nie jestem zbyt wyczynowa. <laughs> Może kiedyś pojadę do Norwegii z wycieczką na fjordy? Paweł był jakby trochę zakłopotany. Słuchaj, Maryszko, a propos odkurzacza. Jest taka jedna dziewczyna, której nie powiodło się w życiu. Znaczy, jest chora i jeździ na wózku. Mieszka z rodzicami. A ojciec stale w rozjazdach, a mama niedawno miała jakieś kłopoty z kręgosłupem i jest raczej słaba. Chciałem cię zapytać, czy ty mogłabyś wykroić raz w tygodniu kilka godzin, żeby im pomóc w domu. Ja pokryję twoje honorarium. No i mleko się wylało. Lipny maorys ma dziewczynę. Trudno by zresztą przypuszczać, że mógłby nie mieć. Bo i dlaczego. Chcę jej pomóc to ładnie z jego strony. Tylko że ona, Maria, przecież pracuje cały tydzień. Nie wiem, Paweł. Ja mam cały tydzień zajęty. Musiałabym po godzinach albo w soboty. Oczywiście wykręcała się, ale nie chciała przyjmować tej pracy. Twoi pracodawcy nie odpuściliby cię jednego dnia? Słuchaj, strasznie mi na tym zależy. Widzę, pomyślała raczej kwaśno, ale zmilczała. One sobie jakoś radziły, ale teraz, kiedy jej mama ma ten kręgosłup walnięty i lekarz kazał jej bezwzględnie się oszczędzać, mają problem. A ja nie wiem, skąd się bierze pomoc domową. Poza tym nie miałbym zaufania do obcych. Bardzo cię proszę. Porozmawiam z chlebodawcą, obiecała wreszcie Maria, ale humor jej się trochę zepsuł. Wiesz, że ja jestem raczej droga. Mówiłaś, zdaje się, że dwie stówy za dzień? Dam radę. To się nazywa praktyczny prezent dla dziewczyny. Nie wytrzymała Maria, ale Paweł się tylko uśmiechnął. Lucy nie jest moją dziewczyną, powiedział, patrząc bystro w oczy swojej rozmówczyni, jakby chciał wyczytać, czy to był naprawdę jakiś cień zazdrości, czy tylko mu się wydawało. Chodziliśmy w liceum do jednej klasy, ona już wtedy chorowała, ale dopiero potem jej się wyraźnie pogorszyło. To jest jakiś parszywy zanik mięśni, czy coś w tym rodzaju. Lubisz psy? Każdy lubi, a co to ma do rzeczy. Bo ona ma psa takiego pracującego. Golden Retrievera. Fajne zwierzątko, bardzo jej pomaga, ale nawet on, chociaż wszechstronnie uzdolniony, nie posprząta i nie ugotuje. Za to kłaków zostawia sporo tu i ówdzie. Zgódź się, proszę. Czemu ci na tym tak zależy? Bo ją lubię. Szkoda mi jej. Chciałbym zrobić dla niej coś pożytecznego. I dla jej mamy też. To bardzo sensowna kobitka. Jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, Lucy często chorowała i opuszczała lekcje. Myśmy się wtedy całą paczką zwalali do niej do domu, a jej mama, pani Agata, robiła po prostu wagony jedzenia i takie rewelacyjne kakao, że sobie nie wyobrażasz. Zakładaliśmy tam regularne biwaki. Potem się rozeszliśmy po uczelniach, oboje z Lucy byliśmy na elektronice, a ona potem jeszcze dołożyła sobie informatykę. Jest dobra w komputerach, pracuje w tym, robi strony internetowe. Ona ma na imię Lucy? – Nie jest Polką? – Jest, jest. Lucyna w szkole miała taką ksywę. Zanikająca Lucy od zaniku mięśni. I tak jakoś zostało. – Porozmawiasz tam, gdzie pracujesz? – Aleś się zaparł. – Porozmawiam. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.